Sanie oleju? Pewnie o tym słyszałeś. Jest to nic innego jak dbanie o higienę jamy ustnej. I w dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego trzeba to robić, jak dbać w sposób prawidłowy o higienę jamy ustnej i czy w ogóle warto, czy ma to jakikolwiek wpływ na to, jak się będziemy zachowywać, jak będziemy się starzeć, jak zejdziemy z tego świata. Ale zanim o tym, to po co to wszystko? Otóż w jamie ustnej panują idealne warunki do rozwoju pleśni, bakterii, grzybów, wirusów. Mamy tam temperaturę około 36 stopni, mamy wilgotność i jeszcze dodatkowo ciemność. Jeżeli śpimy w sposób prawidłowy, z zamkniętą buzią, to właśnie tam rozwijają się bardzo niebezpieczne bakterie beztlenowe. I szczepów tych bakterii według najnowszych badań jest ponad 700. Ale ja chciałbym Wam przedstawić dwa, które stanowią same zło. Streptococcus mutans to jest bakteria, która jest odpowiedzialna głównie za próchnicę. No i teraz myślimy sobie, cóż tam z tą próchnicą, najwyżej nie będę taka piękna albo taki atrakcyjny. Otóż okazuje się, że to nie tylko próchnica. Mamy badania naukowe, które jasno dowiodły, że jest ona odpowiedzialna bezpośrednio za infekcyjne zapalenie w sierdzia. Bardzo poważna choroba. Ale my tak naprawdę tymi bakteriami się za bardzo nie przejmujemy, bo mówimy, ach, tam to tylko próchnica, założy się blombę tu, założy się blombę tam i jakoś to będzie, a w ogóle to jak już będzie problem z tymi blombami, to sobie zmostkuję, założę sobie szczękę, wyjmę sobie na wieczór, wrzucę do korega tapsa i temat załatwiony. Oczywiście przesadzam tutaj, ale sporo z nas tak myśli. Więc tymi bakteriami nie jest tak do końca trudno walczyć, bo ich głównym pożywieniem są cukry. A skoro cukry, to wystarczy szczególnie po posiłku, po którym jest deser, albo po tych lodach, wymyć porządnie zęby, wyszczotkować, zdezynfekować płynem bakteriobójczym. No dramat, przecież nie będziemy do knajpy zabierać ze sobą tych wszystkich rzeczy. Ale mały słoiczek oleju kokosowego i owszem, można. Ale o tym w dalszej części nagrania. Porphyromonas gingivalis to już jest szczep bakterii, z którym nie ma żartów. On gnieździ się, żeruje, nie wiem czy tak można powiedzieć, tu gdzie ząb się kończy, a zaczyna dziąsło. Jest to typowa, bardzo poważna choroba przyzębia. Być może słyszeliście o paradontozie. Nieleczona nic innego nie powoduje jak utratę zębów. Czy to jest jedyny problem, jaki ta bakteria może sprowadzić na stan naszego organizmu? Otóż okazuje się, że nie. Bakterie te powodują przewlekłe zapalenie przyzębia. Wiecie, jak bardzo mocno zapalenia wpływają na nasz organizm. Tak naprawdę choroby nowotworowe zwykle zaczynają się od stanów zapalnych. I tutaj bardzo ciekawy eksperyment przeprowadzili specjaliści z dziedziny stomatologii z Uniwersytetu w Toronto. Wykorzystali do tego biedne myszki i spowodowali u nich zapalenie przyzębia. I cóż się okazało? Że cały organizm jakby na to odpowiedział i ogniska zapalne znaleziono tak naprawdę w całym organizmie, w mięśniach, w mózgu. Natomiast drugą część myszek zakażono tylko i wyłącznie i spowodowano zapalenie otrzewnej. Bardzo poważne zapalenie, ale okazało się, że odpowiedź organizmu była tylko miejscowa. Zastanówmy się, dlaczego zatem tak łatwo możemy wpłynąć tym, że nie dbamy o zęby, na choroby i to te bardzo poważne.
Bo tak naprawdę naukowcy powiązali to bezpośrednio z układem krwionośnym, z sercem, z zapaleniem mięśnia sercowego, ale również z cukrzycą. Dokładnie te same toksyny mają ogromny wpływ, toksyny produkowane przez te bakterie, mają ogromny wpływ na choroby związane z demencją, Alzheimer, ale również niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Tak naprawdę choroby płuc, rak i szczególnie rak przełyku. Natomiast co ważne, osoby, które walczą z rakiem i nie mają dobrze wyleczonych zębów, bardzo źle odpowiadają na leczenie czy to chemią, czy na zabiegi radioterapii. Jak robić to konwencjonalnie, żeby dało to jakikolwiek skutek? No zacznijmy od tego, że samo płukanie wodą absolutnie nic nie daje, chociaż sporo osób po każdym posiłku biegnie do toalety, no i chociaż ta woda w jakimś części, myślimy sobie, nam pomoże. Niekoniecznie. W ogóle samo szczotkowanie to jest tak naprawdę 60-70% sukcesu. Używacie pasty tradycyjnej? W porządku. Robicie pastę samodzielnie? Też można. Przepis najprostszy na pastę do czyszczenia zębów to jest 2 łyżki oleju, najlepiej jeżeli będzie zimno tłoczony z kokosa. Ten olej podgrzewamy, żeby był płynny, wsypujemy do tego 1 łyżkę sody oczyszczonej i 2 kropelki olejku eterycznego miętowego. To już będzie stanowiło dla nas idealne rozwiązanie na czyszczenie bez zawartości fluoru, jeżeli tego nie chcecie używać. Jeżeli dbamy o dodatkowo biel naszych zębów, to dodanie sproszkowanego węgla drzewnego jak najbardziej może ten efekt wzmocnić. Ale oprócz tego bardzo proszę, żebyśmy szczególnie po 40 roku życia nie próbowali czyścić tylko i wyłącznie szczotką, a jeszcze powinniśmy nitkować. Między zębami gromadzi się bardzo dużo zanieczyszczeń. Wiem, że nie zabrzmi to dobrze, ale jeżeli spróbujecie po kilku tygodniach, a może pierwszy raz w życiu nitkować między zębami, szczególnie trzonowymi, i powąchacie tą nitkę, poczujecie bardzo szczególny zapach. Mówiąc krótko, smród. Takie rzeczy dzieją się między zębami. Dodatkowo jeszcze nitka i szczotka nie dojdzie nam we wszystkie zakamarki. Dlatego pewnie przydałby się jakiś płyn dezynfekujący. Jest ich cała masa. Ale zobaczcie, jakie to trudne. Szczotkowanie, nitkowanie, dezynfekcja, a my zawsze rano mamy deficyt czasu. Dlatego przedstawię Wam inny sposób. Jak można spróbować to wszystko zastąpić ssaniem oleju, a tak naprawdę płukaniem oleju? Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić Was do tego, żeby subskrybować kanał, żeby przycisnąć dzwoneczek, wtedy żadne treści Was nie ominą. I ponieważ w ostatnim czasie bardzo wielu nowych widzów nam przybyło, to nie będę używał tutaj ganduszy, nie będę mówił o ssaniu oleju, tylko skupmy się na higienie jamy ustnej. Wstając, często możemy oddechem zabić słonia. Dlatego przygotujmy sobie tą 1 łyżeczkę oleju słonecznikowego albo oleju z pestek dyni. Od razu odpowiem na pytanie, dlaczego olej z dużą ilością kwasów omega-6. Chodzi tutaj o to, że większość bakterii posiada, są to organizmy jednokomórkowe, posiada błonę komórkową, która reaguje bezpośrednio z kwasami omega-6. W ogóle kwasy omega-6 są doskonałym konserwantem. Dlatego jeżeli zrobimy sobie pikle w oleju słonecznikowym, będą stały całe lata. I my ten sam mechanizm wykorzystamy właśnie przy dbaniu o higienę jamy ustnej. Czyli bierzemy małą łyżeczkę. Dlaczego małą? Błąd, który popełniacie na samym początku, to jest wypicie dużego łyka. Jeżeli już mamy tą łyżeczkę w jamie ustnej naszego oleju i zaczynamy wykonywać takie ruchy jak przy płukaniu,
po to, żeby ten płyn dotarł w każdy zakamarek jamy ustnej i języka, to nasze ślinianki zaczynają bardzo mocno pracować. Jak zaczynają pracować, to tej śliny zaczyna przybywać. I w pewnym momencie czujemy, że już nie możemy tego dłużej robić, wypluwamy. Idealny czas płukania olejem, tym pierwszym słonecznikowym, to jest co najmniej 2 minuty. Co ważne, po tym płukaniu należy olej koniecznie wypluć. Proponuję nie do zlewu, a raczej w chusteczkę i do toalety, bo później ktoś będzie musiał ten zlew przepchać. Zachęcam do tego, żeby mieć przy sobie słoiczek z olejem kokosowym. Jeżeli chcecie być święci od papieża i mamy czas w domu, to zachęcam do tego, żeby przygotować sobie 2 oleje. Pierwszy olej, najlepiej oczywiście zimno tłoczony, nierafinowany, ekologiczny, to niech będzie olej bogaty w kwasy omega-6. Bo jeżeli my rano wstaniemy, to są tutaj 2 szkoły. Pierwsza mówi, napij się szklankę ciepłej wody po to, żeby krew rozrzedzić, żeby zacząć funkcjonować. Druga, zacznij ssać olej. Olejem numer 2 będzie olej nasz kokosowy. On zawiera bardzo cenny składnik, czyli kwas laurynowy. Kwas laurynowy, który jest idealnym opatrunkiem w płynie. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja przynajmniej tak robię. Po tym pierwszym oleju, kiedy go wypluję, wytrę buzię, wypłuczę jeszcze wodą, to następnie biorę sobie olej kokosowy, znowu jedną łyżeczkę i tutaj już mogę robić codzienne swoje czynności, wyprasowanie koszuli, przygotowanie spodni, zastanowienie się, co dzisiaj będę robił, a usta cały czas pracują i taki olej kokosowy już staramy się przez 15 minut płukać. Spróbujcie zrobić taki challenge, 2 minuty olejem słonecznikowym, 15 minut olejem kokosowym i zobaczycie już po pierwszym miesiącu rzecz niemożliwą, czyli jesteśmy w stanie wpłynąć bezpośrednio na biel naszych zębów, nawet o 2 do 4 odcieni. To jest niesamowite. Podsumowując, ssanie oleju, a więc dbanie o higienę jamy ustnej, to nie tylko setki lat doświadczenia, ajurweda, która mówiła o tym, że będziemy radośni, że skóra będzie wyglądać świetnie, że będziemy mieli zdrowe serce, wątroba będzie lepiej pracować, ale to są również badania naukowe, które jednoznacznie mówią, że dbaj o zęby, dbaj o dziąsła, a dożyjesz leciwego wieku. Mam nadzieję, że te informacje tutaj zawarte są przydatne i szczególnie zachęcam do dzielenia się tym filmem i podsyłania tym niedowiarkom, która mówi, co ty tam wiesz? Najważniejsza jest szczotka, pasta. Otóż okazuje się, że wcale nie do końca. Do zobaczenia w następnych programach.